i tam różne inne rzeczy podziały się w dziejach historii na tych terenach, no ale gdzieś tam wikingowie są wśród nas. Dokładnie, dokładnie, nie? Witam Was, drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Historia dla dorosłych, odcinek 12, który poświęcimy Wikingom. Będę rozmawiać z Barbarą Sobol-Pich. Witaj, Basiu. Witam, witam serdecznie. Basia jest autorką książki, którą właśnie w tej chwili czytam, Cudzoziemka. Jest to historia, bo ja jeszcze nie doszedłem do tego momentu, ale z tego co rozumiem, jest to historia dziewczyny, która przeniosła się w czasie z naszych czasów do czasów Wikingów. Dobrze Tak, mówię? tak, dokładnie. Tak, to jest historia właśnie, której bazą jest podróż w czasie. I tak jak mówiłeś, główna bohaterka, to jest taki ogólny plot, żebyśmy tu za dużo nie zdradzali tym, którzy by chcieli przeczytać. Główna bohaterka przenosi się w czasie do właśnie czasów Wikingów, a konkretnie do VIII wieku. Tak, czyli ten moment, kiedy Wikingowie pojawili się, można powiedzieć, na arenie europejskiej, to jest właśnie VIII wiek. Linki do książki, do Twojej strony też damy później w notatkach, ale teraz takie pytanie mam do Ciebie. Gdybyś Ty miała machinę czasu i mogła się przenieść, na przykład przygotowując dalszą kontynuację tej książki, przenieść się właśnie do czasów Wikingów, to jakbyś, co byś przygotowała, co byś wzięła ze sobą, jakbyś się przygotowała do podróży w czasie, na przykład do Szwecji w VIII wieku naszej ery? O kurczę, to jest ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Chyba wzięłabym jakieś środki przeciwbólowe, na pewno. Gruby notes i długopis, żeby można było zapisywać spostrzeżenia. Oczywiście z taką opcją, że mogę wrócić z powrotem do swoich czasów i wykorzystać te notatki. I pewnie jakiś ostry nóż by mi się przydał. Tak, tak. Tak, coś takiego praktycznego. Ja też sobie myślę, rzeczywiście, tak jak teraz powiedziałaś o tych środkach przeciwbólowych, to rzeczywiście tam środki medyczne by się przydały, nie? Tak, jakby coś zabolało, może ewentualnie. Chyba bym już poszła trochę dalej, nie zostając tylko przy środkach przeciwbólowych, poszłabym w apteczkę. Chociaż nie wiem, jakby zareagowano na takie cudo w tamtych czasach, ale na pewno by się przydała. Tak, tak. Ja myślę, że środki dezynfekujące, nie? Bo ja myślę, że sporo osób ginęło w tamtych czasach nie Tak. od ran, które były śmiertelne, tylko że dlatego, że te rany powodowały później zakażenie i pewnie gangrena. To pewnie była śmierć częsta w tamtych czasach, nie? Tak, tak. Umieralność była o wiele większa niż mamy w tej chwili. Prawda? Można było umrzeć na cokolwiek, zwykłe przeziębienie chociażby. Sepsę, chociaż w dzisiejszych czasach zdarza się, że jednak ludzie też umierają na właśnie takie ogólne zakażenie organizmu, ale ryzyko takiego zakażenia było o wiele większe w tamtych czasach niż mamy to dzisiaj, obecnie, prawda? Tak, tak. I to też czasami człowiek się zastanawia, bo jak oglądasz takie seriale na przykład, które pokazują, jak ludzie wtedy wyglądali, to my oglądając taki serial, na przykład Wikingów, który był bardzo taki modny, tak, to w zasadzie nie czuje się zapachów, nie? O tak, o tak. A ja też oglądałam Wikingów, byłam pod ogromnym wrażeniem. Jest teraz chyba prequel Wikingów. Dostępny. Wiesz co, to chyba sequel jest, to jest później, to co później będzie. Tak? Myślisz o Valhalla pewnie, nie? A czego? Nie wiem, dlaczego pomyślałam, że to jest przekład. Nie, bo Wikingowie, czyli ten oryginalny serial, to są Wikingowie VIII wiek i później, kiedy oni jeszcze są poganami, a teraz no, jest tak. Valhalla, to już jest ten moment, kiedy widzisz, już.
Jeszcze nie miałam okazji pooglądać, choć mąż mnie tutaj namawiał, pooglądajmy. Nie, mi się wydaje, że mogłoby być to dobrą dla mnie inspiracją też, na może widząc obrazy przed oczami, mając jakieś wyobrażenie, jest o wiele łatwiej, prawda? Ale wracając do tych zapachów, ja mam takie coś, nie czuję się, wiadomo, prawda, zapachów przez ekran, można sobie to wyobrazić, ale nie wiem, na pewno znasz znany film z udziałem Shona Connery, Imię Róży. Tak. Oglądając ten film za każdym razem czuję zapachy przez ekran, nie wiem dlaczego. Tak. Ja myślę, że pewnie po jakimś czasie człowiek by się przyzwyczaił, bo gdybyśmy się przenieśli w tamte czasy, prawdopodobnie nie wspomniałaś o mydle, żebyś zabrała ze sobą. Czyli po pewnym czasie przypuszczam, że zapach nasz byłby podobny do innych ludzi, czyli pewnie przez parę pierwszych dni by nam Tak, przeszkadzało. przystosowałby się człowiek. Przystosowałby Tak, się tak. człowiek. Dokładnie, dokładnie. Wracając do historii teraz, wracając do historii właśnie Wikingów, w zasadzie samo słowo Wiking to jest słowo, które my dzisiaj współcześnie używamy. W tamtych czasach w zasadzie nikt nie używał tego słowa, bo na przykład Słowianie nazywali ich Waregami i na przykład Tak, dokładnie. Jedno plemię Waregów pod wodzą Ruryka zostało później władcami Rusi. Podobno słowo Ruś też pochodzi ze szwedzkiego, tak też niektórzy mówią, Tak. podobno od wiosłowania czy coś takiego, nie? Tak, słyszałam o tym. Tak, masz rację, właśnie to plemię Waregów, ono władało Rusią Kijowską. Generalnie Kijów był oczywiście swego czasu znany pod nazwą skandynawską, staroskandynawską Kanugard, podczas gdy był pod władaniem Waregów. No i był takim głównym, jednym z głównych centrów handlowych, przez które przechodziły szlaki handlowe. Tak, Ruś, samo słowo Ruś też właśnie tak jak to wspomniałeś, pochodzi z staroskandynawskiego i tak samo jak ród Rurykowiczów. Dokładnie, Tak samo dokładnie. jak ród Rurykowiczów. Tak, ciekawe właśnie, że o tym handlu wspomniałaś, bo w zasadzie to słowo Viking to jest ekspedycja i oni używali Tak. go w takim sformułowaniu wyruszyć na Viking i to niekoniecznie znaczyło wyruszyć na wyprawę wojenną, tylko także na wyprawę handlową. Tak, dokładnie, dokładnie. Też spotkałam się z takim tłumaczeniem, jako gdzie wiadomo, Wiking pochodzi od słowa wik, czyli zatoka, lub Wiking ekspedycja, prawda? Tak jak to ująłeś, wyprawa, niekoniecznie upieszcza, ale też handlowa, bo musimy tutaj powiedzieć, że nie tylko takie wyprawy prowadzili. Dokładnie. Ja w ogóle słyszałem taką teorię, że te wyprawy łupieszcze, które zaczęły się właśnie w VIII wieku, kiedy Wikingowie pojawili się w kronikach tych chrześcijańskich pisarzy, na przykład tej angielskiej, to wynikały właśnie z tego, że oni byli handlowcami i podobno dyskryminowano ich. I to ich skłoniło właśnie do tego, żeby nie mogli czegoś dostać handlem, żeby po prostu wziąć sobie to siłą, nie? Tak. Jedna z teorii tak mówi, nie? W tym. I oni pojawiają się pierwszy raz w zasadzie. Niektórzy mówią, że to nie był pierwszy raz, kiedy oni napadli, ale to jest chyba pierwszy, który dotarł do naszych czasów. Udokumentowane. Dokładnie. To jest 793, to jest złupienie klasztoru angielskiego na wyspie Lindisfarne. Nie wiem, czy dobrze to Tak, czytam. Lindisfarne, Tak. w Northumbrii. I to jest w zasadzie pierwsze takie odnotowane, gdzie oni po prostu napadli na klasztor, pozabijali tych starszych mnichów, tych młodych mnichów pobrali sobie jako niewolników i
wzięli sobie ze sobą. Jeżeli ktoś oglądał serial Wikingów, no to to się dzieje zaraz tam w pierwszych odcinkach właśnie. Jest tam, pokazują właśnie, jak mogło to wyglądać, oczywiście. Tak, dokładnie. Tak, jeżeli ktoś oglądał serial, to będzie wiedział, o co chodzi, bo tak jak mówisz, to jest w kilku pierwszych odcinkach serialu, to planowanie wyprawy zamorskiej i złupienie właśnie klasztoru, powrót i przywiezienie tych niewolników ze sobą. Bo ty oglądałaś ten pierwszy w serial, tak? Wikingów? Tak, tak. Ten oglądałam wszystkie serie, chyba trzy ich było, tak? Nie, ostatni, przepraszam, nie chcę tutaj siać zamętu, ale ostatni nie oglądałam jeszcze. Także nie wiem, jak się kończy. Aha. No ja chyba na piątym sezonie sobie stanąłem tam po zdobyciu Paryża. Ja sobie właśnie, oglądając serial, ja sobie patrzyłem, jak to historycznie wygląda. Tak. No to oni tam sobie trochę pozmieniali, na przykład. Troszkę tak, dokładnie, dokładnie. Na przykład Ragnar i Rollo to były postacie, które żyły w zupełnie innych czasach i miejscach i raczej mało tak. prawdopodobne jest, żeby byli braćmi i żeby razem zdobywali. Szczególnie Ragnar nie mógł być podczas zdobycia Paryża, tego pierwszego i później tego drugiego. Tak więc to jest. No ale wiadomo. Tak, seria. Fajnie się oglądało, nawet jeżeli nie było to te właśnie, bo tak jak mówisz, postacie historyczne nie były ze sobą historycznie w żaden sposób związane, tak? Nie jest jest udokumentowane coś zupełnie odwrotnego. Tak. Nie, bo często tak jest właśnie, że w filmach ludzie często skracają fabułę i na przykład biorą jakiegoś bohatera i łączą go z innym bohaterem. Czyli na przykład w książce albo w historii jest tak, że dwie, trzy osoby robiły jakieś rzeczy, a w filmie łączy się je w jedną osobę. Tak. I to jest taka prostsza narracja. Widzowie chętniej oglądają przygody jednej osoby niż kilku osób, które coś tam, każda zrobiła jedną rzecz, a ty masz po prostu jedną osobę, która zrobiła wszystkie te rzeczy. Chociaż prawda historyczna jest, że to było podzielone. Tak, ale zauważ, że czasem takie filmy ogląda się z przyjemnością, można powiedzieć, i z zaciekawieniem, mimo że zostało coś tam, prawda, zmienione z kilka osób scalonych w jedną, a zupełnie inaczej się to czyta, tak? No, ja oglądałem trochę krytyki tego serialu i na przykład była krytyka tego, że Wikingowie nie goliliby sobie głowy, tak jak niektóre postacie z tego serialu, ale w zasadzie to nie jest krytyka, która można powiedzieć, że jest stuprocentowo pewna, bo my tak na dobrą sprawę nie wiemy, jaką fryzurę mieli. Jest na przykład rysunek na tej tkaninie z Bayeux, ta tkanina, która przedstawia zdobycie Anglii przez Wilhelma Zdobywcę. Tam są przedstawieni właśnie Normanowie, którzy mają wygolony tył głowy, czyli oni mają włosy na głowie, ale po prostu tył mają wygolony. Ale czy to znaczy, że wszyscy Wikingowie, tak trudno powiedzieć, nie? Mi podobał się właśnie ten argument, że no tam jest zimno i jednak golenie głowy sobie w krajach, gdzie jest zimno, nie jest najlepszym pomysłem, tak, nie? Tak, ja bym chyba poszła właśnie w tą stronę i muszę przyznać, że właśnie takie niedopowiedzenia historyczne to mi jako autorowi, który gdzieś tam swoją fabułę umieścił w tamtych czasach, daje duże pole do popisu, bo ja sobie mogę różne, prawda, historyczne fakty, o których czytam, interpretować też na swój sposób i poniekąd to, co odnaleziono, prawda, te skarby, to wszystko, co wiemy o tamtych czasach, nie przekłamuję historii, ale jest to dla mnie taka dziedzina, gdzie mogę sobie sama zinterpretować no nie historię, ale to, o czym właśnie przeczytałam. Tak samo
odnośnie wspomniałeś o tym goleniu głów. Tak samo jest, nam kojarzy się właśnie, mamy obraz ten z filmu czy z wyobrażeń jakiś Wikinga, który jest cały, wiadomo, pokryty tatuażami. Tutaj tatuaż, tu na głowie, tam w serialu chyba był jakiś, ktoś miał jakiś, chyba Ragnar Lodbrok miał tatuaże na głowie. Jest to jakieś wyobrażenie, które gdzieś w kulturze i w takich ludzkiej wyobraźni funkcjonuje, co ja robiąc research do książki nie spotkałam się z potwierdzeniem tego nigdzie. Jest przekaz, bodajże chyba, teraz nie chcę skłamać, Adama z Bremy, ale nie jestem pewna, gdzie lub arabskich kupców, którzy właśnie opisywali Wikingów jako postacie, które na skórze miały coś takiego, jak że mieli było coś takiego właśnie napisane, że mieli jakby drzewa czy rozgałęzione drzewa narysowane na skórze, coś takiego, ale nie jest to potwierdzeniem tego, że mieli tatuaże. Tak samo te wszystkie pochówki łodziowe, które zbadano, które dotychczas zostały odkryte, no i resztki zachowanych, prawda, zwłok czy skóry, fragmentów ciała, nie potwierdziły jak dotąd, że Że były jakieś te. tatuaże były taką codzienną praktyką w tej kulturze. No tutaj w Anglii to mieliśmy tych Piktów, nie? Którzy są znani z tego właśnie, że oni byli cali wytatuowani, nie? Zresztą w ogóle tak zaczynając historię Anglii, to kiedy Rzymianie odchodzili, bo my chwilę rozmawialiśmy sobie o łaźniach rzymskich przed nagraniem, które są pozostałością Rzymian, bo Rzymianie najechali Anglię, kiedy oni odeszli, bo chyba V wiek chyba był, nie? Czy wcześniej trochę, to Chyba tak. przybyli tutaj z północy właśnie Piktowie, potem przybyli Germanie, czyli Anglosasi przybyli z tych miejsc, gdzie dzisiaj jest tam Holandia, Belgia, z tych miejsc przybyli Germanie, a później właśnie zaczęli najeżdżać Wikingowie. I teraz wracając do tych nazw, bo już mówiliśmy o Waregach, którzy poszli na Rosję. Z kolei w Anglii Wikingów nazywano Duńczykami. Tak. To była taka nazwa, i oni po prostu osiedlili się później też w niektórych miejscach tutaj w Anglii. Ja też pamiętam, ciekawą rzeczą jest też historia miasta Dublin w Irlandii. To jest miasto, które w zasadzie też założyli Wikingowie. To Tak, była taka ich tak. osada. Oni stamtąd robili wyprawy kupieckie i wojenne, bo w zasadzie dla nich chyba było wszystko jedno, nie? Tak. Tak. Masz rację w tym, co przed chwilą powiedziałeś, a ja bym chciała tak dodać od siebie, wracając już odchodząc od tematu Wikingów, a skupiając się na Anglii. Z tego, co wiem, ani Piktowie, ani Celtowie, którzy tak naprawdę byli tutaj jeszcze przed Rzymianami, tak naprawdę nie są ludnością, nie byli ludnością autochtoniczną tej wyspy. Czyli byli tak samo jak wszyscy inni napływowi, że tak powiem. Nie, no bo tak jak patrząc na te wszystkie fale ludzkie, które przeszły, Celtowie byli po prostu jedną z tych fal, która Tak. zalała świat i no nie pojawiają się Celtowie, pojawiają się w Biblii, nie? Bo tam jak masz na przykład list do Galatów, to są właśnie Galacjanie. Tak, Czyli to jest galowie. jeden z plemion właśnie celtyckich, które Tak. doszły. Zresztą królowa Kleopatra czy król Herod mieli właśnie też Celtów, Galatów, mieli właśnie Galów jako swoje straże przyboczne. Tak, dokładnie. Także nie, ciekawa jest, ja w Anglii nie wiem, kto był pierwszy. Ciekawy jest taki element w Hiszpanii, gdzie są ci Baskowie. Bo Tak, Baskowie to to jest jest. chyba najstarszy kraj, najstarszy lud, który mieszka tam, bo oni właśnie przeżyli właśnie najazd właśnie najpierw tych Celtów, później Rzymian, Kartagińczyków i Tak, wszystkich po zachowując kolei. swoją kulturę i język.
A swego czasu właśnie, ty nawiązujesz do Basków, słyszałam, no wiadomo, badano język pod różnym kątem i z tego, co udało się gdzieś tam naukowcom ustalić, najbliższy chyba, nie wiem ile w tym prawdy jest, szczerze mówiąc, najbliższy język, z którym ma jakieś konotacje baskijski, to język sumeryjski. Ile w tym Tak, prawda jest? Nie wiem, ale jako ciekawostkę przytoczyłam. Tak, no jest to bardzo dziwny język, nie? Na pewno bardzo dziwny, nie? I teraz wracając do Wikingów, łącznie właśnie z tymi językami, i oni mieli swój wpływ na język angielski, bo język angielski to początkowo był język anglosaksoński, czyli to był język germański. Zresztą Wikingowie też są Germanami, można powiedzieć, nie? Ale to jest inny Tak, germański. to jest wszystko rodzina języków germańskich, tak. Tak. Ja pamiętam, że bodajże słówko egg, jajko, jest chyba właśnie pochodzenia Wikingów, od Wikingów, nie? Także oni mieli swój wpływ, także były tutaj Anglosaksonowie, mieli swój język, ale przybyli Wikingowie i oni po prostu dodali swoje słówka, które no do dzisiaj. Dosyć dużo, bo ja pamiętam, ja gdzieś tam tą kulturą Wikingów i Skandynawii interesowałam się, można powiedzieć, od czasów szkolnych. I miałam taki okres, że strasznie chciałam się nauczyć norweskiego. Miałam taką gdzieś tam taką zajawkę i strasznie chciałam, kupiłam sobie rozmówki. Jak poszło? Kupiłam sobie rozmówki i tak te rozmówki stoją chyba gdzieś na półce sobie, leżą, czekają. Ale patrząc, nawet mając taki tylko ogląd na to, jakie tam słownictwo się znajdowało, wiadomo, że podstawowe, ale patrząc się na liczby, numerację, i takie proste słownictwo, no to bardzo przypomina język angielski, ten język norweski. No nie wiadomo, że nie we wszystkim, ale no jest dużo tych podobieństw, prawda? Te języki się chcąc nie chcąc przeniknęły. Tak. No dokładnie, dokładnie. Bo przecież Anglia była, ci Wikingowie najeżdżali, czyli mamy ten pierwszy najazd w 798, czyli to jest koniec VIII wieku, i potem oni były kolejne najazdy, aż w końcu Wikingowie stwierdzili, że nie będą najeżdżać, że się osiedlą. Oni generalnie, my właśnie znamy taką historię z tej strony, że oni łupili, łupili, przyjeżdżali, zabierali i odjeżdżali. Oni w większości się asymilowali. Z tego, co wyczytałam w mądrych książkach, robiąc research między innymi, jednym z głównych powodów, dla którego, jak twierdzą naukowcy, zaczęły się te ich ekspansje, te podróże, prawda, zamorskie, było to, że niedostatecznie ta ziemia, która jest w Skandynawii, nadawała się pod uprawę, a głównie Wikingowie to jest kultura rolniczo-zbieracza, tak? I oni po prostu już gdzieś tam, mając różne deficyty, prawda, stwierdzili, no trzeba tego poszukać gdzieś indziej, tak? Najprościej to ujmując. Także te najazdy to było też, wiadomo, te pierwsze to na pewno było, pojedźmy, zdobądźmy i wróćmy do domu, ale później już właśnie, tak jak mówisz, zaczęło się to asymilowanie też z ludnością. Wiadomo, że nie od razu, ale osiedlanie i po prostu wyprawy służyły temu, żeby po prostu znaleźć nowe tereny osadnicze, tak? I chyba taki najbardziej znany jeszcze przed Wilhelmem Zdobywcą to był Knut Wielki, czyli król Danii,
On bodajże był królem jeszcze Szwecji i Norwegii, jeżeli dobrze Tak. pamiętam. I on był, tak jak mówi historia, co to nie jest do końca pewne, ale prawdopodobnie tak było, był wnukiem Mieszka Tak. I, synem jego córki Świętosławy, Tak. która sama w sobie też jest taką postacią. Ja mam taki żal do tych, którzy tworzyli serial Wikingowie, że oni nie wzięli historii właśnie Świętosławy. To Tak. jest taka kobieta była przecież. Tam był taki moment, że ona chciała się wyjść za mąż za króla Norwegii, ten król Norwegii jej nie chciał i ona go wzięła, najechała go. On zginął tam w bitwie, zabili go, dlatego że po prostu nie chciał jej poślubić. To mogłoby być naprawdę. Tak, serial mógł być o wiele ciekawszy, chociaż sama historia właśnie Świętosławy, czy jak w językach skandynawskich nazywano ją Sigridą, tak, mogła być samą kanwą dla osobnego serialu, tak? Tak mi się wydaje. Tym bardziej, że teraz szukają takich silnych postaci kobiecych, chcą specjalnie pokazać i wymyślają czasami silne kobiety. Na przykład w tym nowym serialu Wikingowie Valhalla jest właśnie taka postać, która ma być taką silną postacią kobiecą, ale jest wymyślona. Tak. A tu mogliby wziąć prawdziwą kobietę, która istniała. My nie wiemy, czy ona była córką Mieszka, czy nie, ale ona istnieć na pewno istniała i ona na Tak. pewno wiemy, że dopuściła się tych rzeczy, które tam były. A ten wątek polski przydałby się. Ja kiedyś właśnie o niej czytałem. Są cztery argumenty na to, że ona rzeczywiście była córką Mieszka, bo Kanut Wielki, jej syn, dostał zresztą oddziały od Bolesława Chrobrego, od swojego wujka, zdobył Anglię, został królem Anglii, Kanut Wielki, i on tutaj w kościele została pochowana córka jego, której imię jest właśnie Świętosława. Tak więc niektórzy właśnie to biorą jako dowód, że jego matka miała na imię Świętosława i dlatego on takie samo imię dał swojej córce, i to jest jeden właśnie z argumentów na to, że to prawda jest, że rzeczywiście był on wnukiem Mieszka. Bardzo, bardzo argument taki, można powiedzieć, już prawie niepodważalny. Bardzo taki Przemawiający, nie? logiczny, tak, przemawiający. Tak. Do mnie też przemawia i zresztą wiesz, fajnie, zawsze człowiek się czuje, że to nasi. Tak, że jesteśmy u siebie, nie? Tak, że to Można tak powiedzieć. Polacy tu już Nie, byli oczywiście w żartach. dawno temu, nie? I my po prostu Tak, wracamy na swoje. tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Dokładnie. A właśnie a propos, ja nawiążę do czegoś, co już o czym wcześniej mówiliśmy, bo chciałam o tym powiedzieć, a tematy przychodzą oczywiście płynnie. Tak jak mówiliśmy, czy raczej ty wspomniałeś o tym, że Wikingowie sami o sobie nie mówili, że są, wiadomo, wikingami. To określenie ukuło się w późniejszych czasach. Byli określani tak może już w tej późniejszej erze, w cudzysłowie, wikingów przez inne Tak, mi się kraje. wydaje, że chyba w XIV wieku się chyba pojawia to dopiero ten termin. Tak, tak. Jakoś tak. Nie, 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 nie. Byli właśnie tak określani przez tych, z którymi albo handlowali, albo przez tych, z których najeżdżali, tak? Ale tak jak mówisz, to już było dużo później i ja tak bardzo sumiennie postępując, chciałam się tak trzymać tego w książce i u mnie to słowo z ich strony nie pada. Jest wiadomo określenie głównej bohaterki, A, ona, no tak. gdzie tam sobie ona o tym, prawda, myśli, czy są, bo jest napisane pierwszy tom w pierwszej osobie. Ale chciałam się tego trzymać i tak się trzymam nadal. No to ma sens, rzeczywiście, bo ona się przeniosła w czasie, więc ona będzie myśleć o nich jako o Wikingach, a dla nich to będzie pewnie dziwne, że ona ich określa słowem, które pewnie dla nich znaczy wyprawa, czy. Mam nadzieję, że jak dojdziesz właśnie do tego momentu, gdzie już są ci Wikingowie w książce, to
To powiesz mi, czy mi to wyszło. Dobrze, dobrze. Jak na razie mi się bardzo dobrze czyta. Także na razie jestem, jak oni zwiedzają właśnie Szwecję, byli właśnie w Filbace już i teraz właśnie byli chyba przy tej kamiennej łodzi Ale Stella, tak. zbudowanej z kamieni tam. Tak. Tak więc, no, Szwedzi są dumni w zasadzie ze swojej przeszłości tych Wikingów i no to te czasy minęły już, nie? Ale były czasy, kiedy Wikingowie byli na całym świecie, bo my mówiliśmy o Rosji, mówiliśmy o Anglii, ale przecież oni później osiedlili się też we Francji Tak. i ci Normanowie, bo to jest też kolejne słowo, którym byli określani, Normanowie, czyli ludzie z północy, ci Normanowie z Francji podbili później Anglię w Tak, 1066. samych siebie podbili, tak, można tak Tak. powiedzieć. Nie, nie, tak masz rację. Oni swego czasu, no tak naprawdę kształtowali im współczesną Europę. Jeżeli podporządkowywali również handlowo, bo niezaprzeczalnie byli handlową potęgą na ówczesne czasy. No i ta ich, to jak oni się te plemiona rozsypały się po Europie, oni się również osiedlali wzdłuż Dunaju. A wiadomo, tak, to był jeden z ich sposobów właśnie na prowadzenie handlu. Transport łodziowy, tak, wzdłuż rzeki. Także no, mieli ogromny wpływ na kształtowanie się ówczesnej Europy. Tak, dokładnie. Nie, w ogóle, kiedy sobie pomyślimy, bo my dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Polska i Ruś w tamtych czasach też to były miejsca porośnięte lasami, przez które bardzo ciężko się podróżowało. A podróżowanie rzeką w tamtych czasach było najszybszym transportem. Tak, dokładnie, dokładnie. I oni właśnie mogli tymi łodziami bardzo szybko przebyć. Zresztą to wspomniałeś o Dunaju, tam można dojść aż do Morza Czarnego i później oni doszli aż do Afryki, nie? Ja ze znajomym dyskutowałem, bo właśnie w tym nowym serialu Wikingowie Valhalla, tam są ten późniejszy okres jest, czyli to już jest okres, gdzie oni doszli, Wikingowie, aż pod Afrykę i jest jedna z głównych bohaterek, która jest królową Wikingów i ona jest, ma czarną skórę. I dyskutowaliśmy na temat tego właśnie, czy mogły być czarni Wikingowie. I osobiście uważam, że nie, bo jeżeli by byli, to ja przypuszczam, że mielibyśmy Wikinga, który byłby po prostu określony jako jakiś czarny. Tak, dokładnie. Coś by się zachowało, jakiś przekaz historyczny, prawda? Tak, jakiś przydomek taka osoba by miała, bo oni przecież w tamtych Tak. czasach nie było nazwisk, tylko właśnie określano właśnie kolor włosów, czy nie wiem, jakaś szrama, czy jak nasz krzywousty chociażby, nie? Tak, dokładnie. Tak, masz rację. Oni aż zawędrowali do Afryki, osiedlając się między innymi też, wiadomo, Francję, Paryż zdobyli, ale osiedlali się również na terenach Hiszpanii, Portugalii. Stąd mamy chociażby nazwę Andaluzja od plemienia Wandalów. I tamtą drogą przez Gibraltar dotarli do Afryki. Pamiętam jeszcze na studiach mieliśmy takiego wykładowcę to będąc jeszcze na studiach licencjackich, mieliśmy właśnie z nim zajęcia z historii i kulturoznawstwa. I opowiadał nam, pamiętam, taką ciekawostkę, że do tej pory można spotkać właśnie w Maroku, na tamtych terenach, Afryka Północna, plemiona arabskie o niebieskich oczach. Zdarzają się ludzie, którzy właśnie mają niebieskie oczy. No i śmiem twierdzić, że właśnie to są te pozostałości genetyczne, tak, które przekazali Wikingowie w tamtych czasach jeszcze. Takie ciekawostki. To byli ludzie, którzy jednak
no, rządzili, można powiedzieć, Europą, zalali całą Europę, zdobywali wiele miast, rządzili w wielu krajach, nie? I chociażby tutaj w Anglii, bo niektórzy mówią, że właśnie ten rok 1066 to jest rok, kiedy zginął ten ostatni wiking, tak się określa króla Haralda Hardrada, który zginął w 1066 w tej bitwie pod Stamford Bridge, to jest na północy. To są jedni wikingowie, którzy wtedy napadli na Anglię, ale z południa przyszli drudzy wikingowie, czyli Normanowie z Francji, czyli to byli osiadli we Francji wikingowie, którzy zdobyli Anglię i w zasadzie oni przynieśli swoją wersję francuskiego języka tutaj, tak, bo tak. Ich francuski to nie był ten francuski, tylko był francuski wikingów. Tak, tak, dokładnie. No cała dynastia Plantagenetów bazuje na wikińskiej krwi, że tak powiem. Dokładnie. Tak więc wikingowie rządzili tutaj, czyli wikingowie nie tylko rządzili na Rusi, ale także tutaj w Anglii i w zasadzie w wielu, wielu miejscach na całym świecie. Tak, wiadomo, że później ci ludzie, którzy osiedlili się pomiędzy tą ludnością autochtoniczną, zasymilowali się, a jednak ta kultura się przeniknęła, tak? Jedna drugą gdzieś tam wchłonęła i te pozostałości gdzieś tam są widoczne. Ja też słyszałam, jest taka hipoteza, nie wiem jak dalece jest ona poparta faktami, coś tam sobie niejasno przypominam, ale jest taka hipoteza, że właśnie Mieszko I sam był wikingiem. Też jest. Ma dużo wrogów, ale ma też zwolenników, to prawda. Tak. Jest taka hipoteza. Nie? Ja w ogóle słyszałem też o kwestii traktowania kobiet w przeszłości. To też jest hipoteza oparta właśnie między innymi na wyprawach wikingów, bo wikingowie, którzy wyruszali na wyprawy, to byli głównie mężczyźni. Czyli ci mężczyźni, którzy dopływali do danych miejsc i zdobywali je, z reguły mordowali mężczyzn, a kobiety sobie po prostu brali. I jest teoria właśnie taka, która mówi o tym złym traktowaniu kobiet w przeszłości, że to jest wynik właśnie tego, że mężczyźni dosłownie byli zdobywcami i byli z innego ludu, a kobiety były miejscowe. I potem, kiedy dzieci już się rodziły z takich związków, no to chłopców brano do tej grupy mężczyzn, a te dziewczynki szły do tej grupy kobiet. I to cały czas były w pewnym sensie jakby dwa narody. Czyli był naród mężczyzn, tych przybyszy, którzy później niekoniecznie byli przybyszami, bo mogli się urodzić, ale dziedziczyli jakby ten sposób życia, traktowania tej drugiej grupy miejscowych kobiet, nie? Nie wiem, co myślisz, czy słyszałaś też kiedyś o tej teorii? Czytałam w publikacji jednego z bardziej znanych polskich archeologów, Władysława Duczko, który właśnie przytacza jako powód tej migracji ludności to, że wśród ludności tej skandynawskiej, prawda, mówimy o wikingach, więcej rodziło się mężczyzn niż kobiet i ten, że tak powiem, niedobór pierwiastka żeńskiego był powodem do, że w cudzysłowie, emigracji tych panów. Ale nie słyszałam o tym właśnie, co przed chwilą powiedziałeś jeszcze. Jest to dosyć ciekawa teoria, muszę przyznać. Wiem na pewno, że społeczeństwa właśnie te skandynawskie, wikińskie, to były społeczeństwa mocno kastowe. Jeżeli ktoś się zajmował jakimś fachem, to mieli, prawda, swoją hierarchię. Wiadomo, był jarl, tam jego podwładni i cała reszta społeczeństwa. Jednakże, jeżeli wyruszano na taką wyprawę,
oni między sobą, ci podróżnicy, ci wojownicy, którzy się wybierali za morze, oni między sobą jako tacy, nawet jeżeli mieli w swoich szeregach jarlów czy jakichś właśnie swoich władców ziemskich, czy jakichś kowali, kogokolwiek, królników, to oni jako grupa, że tak powiem, zorganizowana, byli równi. Podczas takiej wyprawy nie było podziału na lepszych i gorszych, że tak powiem. Byli sobie po prostu równi, tak? Mhm. Tak, tak. Bo wódz tam w zasadzie, tam byli wodzowie, ale to byli wodzowie, którzy musieli zasłużyć sobie szacunek ludzi. Wtedy ludzie szli za takim wodzem, bo po prostu szanowali kogoś, wierzyli, że jest dobrym wodzem. Tak, tak, krótko dokładnie, mówiąc. Dokładnie. No i często ta władza była dziedziczona. Jeżeli nie została odziedziczona, to mogła być oczywiście zdobyta siłą, jak żeby inaczej. No i tak się sprawy miały. Dokładnie, dokładnie. Prawda jest taka, że my tak mało wiemy o tych Wikingach, bo tak jak mówiliśmy trochę już przed nagraniem, my w zasadzie mamy zapiski, ale to są zapiski wrogów Wikingów, czyli chociażby ten pierwszy zapisek o tym złupieniu tego klasztoru w 793, czy późniejsze właśnie zapiski o tej bitwie pod Stamford Bridge, czy tam te inne rzeczy. I mi się wydaje, że to tak jak ty mówiłaś, to chyba tobie ułatwia, bo teraz jeżeli ktoś na przykład w twojej książce znajdzie jakiś fragment, który no nie pasuje mu, on uważa na przykład, że było inaczej, to nie będzie w stanie cię skrytykować, bo tak na dobrą sprawę nie ma źródeł, tak jak mówiliśmy chociażby od tego, jak się ubierali, jakie włosy nosili, nie? Zresztą mitów jest wiele. Ten najbardziej chyba znany to jest ten mit z tymi hełmami, z tymi tak, rogami. Tak, nie? Dokładnie, dokładnie. To jest chyba jeden z takich najbardziej znanych mitów. Jeżeli rzucamy hasło Wiking, to przed oczami na pewno komuś staje właśnie taki rosły osiłek z brodą, z hełmem na głowie i z rogami. Mhm. Tak, Taki, tak. Taki mit pokutuje w naszej kulturze, ale ma gdzieś tam swój urok, muszę przyznać. To prawda, ale to pokazuje, wiesz, jak wielką siłę mają dzieła takie jak twoje na przykład, jak dzieła, które niekoniecznie są dziełami, bo ty nie pisałaś przecież powieści historycznej, ty pisałaś powieść po prostu tak do czytania dla ludzi, która ma wątki historyczne, ale ludzie czytając ją, niektórzy będą na tej podstawie budować sobie obraz Wikingów, nie? I nie wiem, nie czujesz troszeczkę odpowiedzialności? Troszkę tak. Mówiłeś o tej krytyce. Ja oczywiście jestem na krytykę otwarta i to nie jest tak, że napisałam książkę, mi się ona podoba i rodzinie się podoba i wszystkim się podoba, bo oczywiście są ludzie, dla których jest tej historii za mało, za dużo na przykład obyczajowości, no zawsze coś komuś nie będzie pasowało, tak? Nie dogodzi wszystkim. Ja na tą krytykę jestem otwarta, ja tak troszeczkę chciałam właśnie oddemonizować ten obraz takiego gdzieś tam Wikinga właśnie z rogami, takiego barbarzyńca, który najadł się grzybków halucynogennych, tak, i już jest gotowy na wyprawę podbijać, zdobywać i właśnie tam mogę tak powiedzieć, nie wiem, znajduje cel swojego życia czy coś w tym temacie. Chciałam po prostu pokazać takiego Wikinga człowieka, normalnego człowieka żyjącego sobie. Oczywiście historia tam się też znajdzie, jest wpleciona, ale nie jest to motyw przewodni. Chociaż spotkałam się
Koleżanka kiedyś przeprowadzała ze mną taki wywiad, jeden z pierwszych. Ja się tak bardzo ekscytowałam i zadała mi pytanie, czy nie bałam się tworzyć historii tylko gdzieś tam na właśnie takich przesłankach, nie odnosząc się do żadnego konkretnego, tak jest w pierwszym tomie, do żadnego konkretnego wydarzenia. Tam są nawiązania do tego wydarzenia, nie jest ono nazwane wprost oczywiście, ale nie jest to, historia nie ma takiego, że tak powiem, korzenia w historii. Mi chyba było tak lepiej, bo gdzieś tam mogłam dać upust swojej wyobraźni. Tak, właśnie na tą krytykę mogłam być narażona, gdybym coś nie dopatrzyła, źle coś powiązała, przekręciła imię, nazwisko. Już tak abstrahując od tematu. Ale wiesz co, ja sobie myślę, że w tamtych czasach ludzie wiadomości dostawali inaczej niż my. Teraz się dzieje ta wojna na Ukrainie i my w zasadzie, nie wiem, dosłownie chwila, sekundy mogą być i możemy się dowiedzieć o czymś, co się wydarzyło dosłownie parę sekund, minut, godzin wcześniej, ale w tamtych czasach to, co się by na przykład wydarzyło w Anglii, to mogły minąć miesiące. Jeżeli nie lata, tak. Właśnie Tak, tak. Muszę powiedzieć, że ta szybkość przekazu informacji, to, że możemy, ludzie na przykład siedzą, skryją się gdzieś w schronie i mają dostęp do internetu i można tak naprawdę widzi się historię na żywo, tak jakby była to jakiś film, który jest aż zbyt prawdziwy, żeby w niego uwierzyć. To jest po prostu coś, widzisz, z jednej strony ta technologia ułatwia nam życie, tak? My jako społeczeństwo ewoluujemy, tak? Idziemy do przodu i ta technologia pozwala nam iść do przodu, ale z drugiej strony jest to w moim odczuciu przerażające, tak? Że mogę na żywo, że tak powiem, śledzić, co się dzieje na froncie wojny, tak? Tak. A w zasadzie oni, jak sobie wyobrażamy, na przykład, że jakiś wiking, na przykład żona została na miejscu, jej mąż wyrusza i to nie wiem, może tak jak mówisz, mogły minąć miesiące, czasami lata i ona by się dowiedziała, co się stało z jej mężem, nie? Który tak. Mógł zginąć, mógł zostać gdzieś, popłynąć gdzieś jeszcze dalej i... Tak, mogła się nigdy nie dowiedzieć, czy tak naprawdę żyje. Mogła żyć całe życie w takiej niepewności, co jest, myślę, że trochę, no takie było życie, tak? No ale dla nas z perspektywy tych czasów, w których żyjemy, jest to takie nie do pojęcia i gdzieś tam poniekąd okrutne, tak? Że nie wiemy, co się dzieje z tą najbliższą osobą, prawda? Tak sobie czasem myślę, że niektórzy na to mówią takie, jak to się mówi, czekaj, odchudzanie wiadomości, nie, żeby robić sobie dietę na słuchanie wiadomości, nie, żeby po prostu ograniczyć to sobie, bo my byliśmy, chyba jesteśmy bardziej przystosowani właśnie do takich czasów, kiedy tych wiadomości nie było wiele. A ktoś kiedyś policzył, że podobno dzisiaj my w ciągu jednego dnia w gazecie możemy przeczytać więcej wiadomości niż ludzie w tamtych czasach przez całe swoje życie. Tak, dokładnie. Mogli usłyszeć. Dokładnie. Nie? Tak. Wiemy o wiele więcej, wiemy o krajach, które gdzieś istnieją na drugim końcu globu, a tak naprawdę ludzie w tamtych czasach nie wiedzieli nic o swoich sąsiadach też, tak? No wiadomo, że nie było edukacji jako takiej, każdy wynosił z domu to, co mógł, a uczył się od rodziców, od najbliższych, ale tak, często właśnie nawet nie wiedziano, kto jest naszym, a nie wiedziano, kto jest sąsiadem. Tak. No, wielu ludzi nie chodziło dalej niż
niż w swojej wiosce, nie? Wielu ludzi nie opuszczało swojej wioski przez całe życie. Wikingowie oczywiście byli tymi, którzy właśnie jeździli, znaczy płynęli. Tak, eksplorowali świat. Tak, Tak. tak. Oni doszli. Niektórzy twierdzą właśnie, że do Ameryki dopłynęli. Ciekawa też jest rzecz taka odnośnie świata, który wtedy był, nie? Bo w tej chwili dużo się mówi o tym globalnym ociepleniu, a niektórzy twierdzą, że właśnie w tamtych czasach było też takie lokalne ocieplenie, iż sama nazwa Grenlandii, czyli zielony ląd, Tak. wskazywałaby na to, że w tamtych czasach Grenlandia była zielona, kiedy się oni tam osiedlali, nie? Bo to też Wikingowie tam dopłynęli do Tak, tego. Erik Rudy. Erik Rudy i tak. Te właśnie ocieplenia, mi się wydaje, że to są takie właśnie czasowe epizody w historii naszej Ziemi. Oczywiście my mamy na to ogromny wpływ. Ale tak jak mówisz, tak, Grenlandia to zielony ląd, tak? Oczywiście Tak, tam tak. musiały być o wiele lepsze warunki do osiedlenia się niż obecnie, jeżeli wierzyć temu, że Wikingowie tam dopłynęli i są na to dowody oczywiście. Dokładnie. Dobrze, słuchaj, myślę, że pomału będziemy kończyć. Takim ostatnim akcentem, o którym ja bym chciał wspomnieć, to jest kwestia tego, że Wikingowie odcisnęli swoje piętno na historii Europy, na języku, na wielu innych rzeczach. Ja mieszkam w Leicester, na północ ode mnie jest miasto Nottingham i w Nottinghamshire jest miejscowość, wioska, która się nazywa Ragnall. Ta nazwa powstała od słowa Ragnall Hill, czyli od góry Ragnala. Czyli być może ten Ragnall, którego ludzie znają z serialu, być może był tutaj właśnie w okolicy, właśnie tutaj na północy. Nie, ja mieszkam w zasadzie w środku Anglii, Midlands. Był właśnie w tym miejscu i ktoś pozostawił sobie swoje imię jako nazwa góry, które później od tej góry wzięła nazwa miejscowość, która do dzisiaj istnieje. I to jest tylko taki malutki wycinek tego, jak Wikingowie Tak, odcisnęli się na nas, nie? dokładnie. Ja tu jeszcze na zakończenie powiem, co taką myśl, która gdzieś mi się przewinęła właśnie na temat tej, można powiedzieć, spuścizny tego, co możemy jeszcze, co mamy po Wikingach, tak, po tych ich najazdach. Kiedyś oglądając, już nie pamiętam, czy oglądając coś, czy przeglądając jakieś zdjęcia w internecie, zauważyłam, rzuciło mi się w oczy, jak łudząco podobne, nie wiem, czy wiesz, jak wyglądają ludowe stroje ukraińskie. One mają bardzo dużo haftów takich i z przodu na, to Tak. są przeważnie białe stroje, białe koszule. U mężczyzn i u kobiet mają bardzo bogate hafty z przodu i na rękawach, jak bardzo są łudząco podobne do tych norweskich. Tak. I prawdopodobnie przeniosło Gdzieś się tam to się rzeczywiście, przeniknęło, nie? tak. To nie zwracamy na to uwagi, tak. To już jest zupełnie inna kultura, prawda? Bo Ukraina już jako kraj wykształciła sobie zupełnie inną państwowość i tam różne inne rzeczy podziały się w dziejach historii na tych terenach, no ale Nie. gdzieś tam Wikingowie są wśród nas. Dokładnie, dokładnie, nie? No, pozostawili swój odcisk, nie tylko właśnie jeżeli chodzi o nazwy, ale tak jak mówisz, właśnie też genetyczny i to zobaczmy nawet w Afryce, być może w Ameryce też, nie? Tak. Jest to, tak. No, to jest ciekawe. No, na pewno nie zakończyliśmy tego tematu. Jest to szalenie ciekawa rzecz i bardzo, wydaje mi się, temat, który można jeszcze dużo studiować, tym bardziej, że my niewiele wiemy, nie? Jak ja czytałem dzieła właśnie odnośnie
historii Wikingów, no to historycy opierają się właśnie na rzeczach typu rysunek właśnie na tkaninie, bo nie ma innych rzeczy. Czyli po prostu bierzesz tkaninę, którą utkano 60 lat po bitwie pod Hastings, ale ta tkanina jest jedynym jakby tym, jak mogli wyglądać Wikingowie, nie? To. Tak więc źródeł jest bardzo niewiele i dlatego to jest taki mimo wszystko tajemniczy lud, nie? Dalej Tak, właśnie pozostał. to mnie w tym intryguje, tak, że tak mało o nich wiemy i jest to gdzieś tam owiane taką, ta historia i ta kultura taką nutką tajemnicy. Tak. Mi się przypomniało, takie inna rzecz jest. Nie wiem, czy interesuje cię też historia antyczna, ale w antyce był taki statek, który po angielsku nazywa się Trinem, nie wiem jak po polsku jest, ale to jest, krótko mówiąc, trójpokładowiec. I na dobrą sprawę my nie wiemy, jak ten statek wyglądał, bo nie zachowały się żadne źródła, żaden rysunek, żaden opis tego statku. Po prostu starożytni wychodzili z założenia, kiedy pisali nazwę, że po prostu wszyscy wiedzą, jak ten statek wygląda. I jedyne źródło, na którym historycy się opierają, że to były trzy pokłady, jeden na drugim, był taki, że w jednej komedii antycznej greckiej jest to, że wioślarz, który siedział u góry, wiesz, puszczał gazy na tego na dole. Taka komedia, nie? I to jest źródło historyczne, nie? No Także. tak, to nam pozostało, niestety. Źródła historyczne mogą być zgoła różne. Tak, no jeżeli nie ma innych, wydaje mi się, że z Wikingami mamy też źródła historyczne, też właśnie tej miary właśnie I też też jest tam. niewiele jest tekstów źródłowych, tak? Mamy sagi, ale tak te sagi też zostały, wiadomo, spisane, jak już gdzieś tam ta państwowość stała się w tych krajach bardziej europejska, tak? Już po 1000 roku, bo niestety Wikingowie jako lud, jako taki byli ludem niepiśmiennym, niestety. Wiadomo, mieli runy, ale było to bardziej używane przez, no tak jak myśmy mieli, wiadomo, klasztory i mnichów, którzy spisywali historię, przez jakichś kapłanów, którzy potrafili tymi runami się posługiwać, tak? No właśnie jest z jednym z takich tekstów źródłowych Edda poetycka młodsza, nie, starsza, przepraszam. Poetycka jest starsza. Tak, właśnie stamtąd można się dużo dowiedzieć o ich wierzeniach i o kulturze, też o mitologii ich. Także jest to temat rzeka, można dyskutować. Tak. Jeszcze jest wiele do odkrycia, nie? Tak. Także ktoś mógłby powiedzieć, że historia Europy jest zakończona, a no i przydałby się właśnie wehikuł czasu, nie? Żeby się cofnąć i sprawdzić, jak to na przykład było z tym Mieszkiem, czy był Tak, Wikingiem, czy nie. warto by było mu zajrzeć w dokumenty, tak? Sprawdzić ten PESEL. Tak. No na pewno miał związki z Wikingami, nie? Bo jednak te koligacje rodzinne wskazują, że Tak. kontakty były, czyli na pewno jakaś tam część krwi, jeżeli nie 100%, to przypuszczam, że przynajmniej część tam miał tej Tak, Wiking. według tych przekazów nie do końca potwierdzonych, no, częściowo tak, częściowo nie, wiadomo, że to jest tam gdzieś też owiane tajemnicą, nie dowiemy się tego prawdopodobnie nigdy, Tak. także jest dużo rzeczy do Tak. zbadania. Tak. Kończąc jeszcze o twojej książce, bo ty napisałaś Cudzoziemka, to jest pierwsza część. Tak. Ja jestem na stronie 123 w tej chwili. Drugą część już też leży, czeka, Więzy przeznaczenia. I ty piszesz już trzecią, kolejną część Tak, też? trzecią już piszę, jestem właśnie w trakcie. Nie,
Miałam tutaj taki dzień, gdzie chciałam sobie właśnie popisać, nie oglądać za dużo wiadomości, żeby tak już tą wojnę na Ukrainie od siebie odsunąć. Od myśli, tak, bo ja też pochodzę z Przemyśla, tam na tych przygranicznych terenach cały czas jest moja rodzina, także z tyłu głowy gdzieś jest ten strach, prawda, o tych najbliższych. Tak. I chciałam właśnie sobie zacząć, sobie się wezmę właśnie, mam natchnienie, będę sobie coś tam pisać. No i właśnie tak pierwsza myśl, jak usiadłam do pisania, i myślę sobie, pomyślałam o Kijowie i tak sobie, ojejku, przecież Kijów. Przecież tak, Kijowem rządzili swego czasu Wikingowie, także. Ach. Łączy się jedno z drugim, nie? Tak, nie dało się. Tak, także trzeci tom jest w przygotowaniu. Jeszcze abstrahując od Wikingów, to trzecia książka jest w wydawnictwie. Czeka na publikację, ale to już jest niezwiązane z Wikingami. To zupełnie coś innego. A, I czyli cały czas. napisałaś trzecią książkę, ale inny temat, Inny tak? temat zupełnie, tak. A o czym? Czwarta czeka na zatwierdzenie. Na łaskawe oko. Tamta książka jest, też nawiązuje do historii, która miała miejsce, tym razem będzie XIX wiek. Ja się gdzieś tak dobrze czuję w przeszłości. XIX wiek, Francja, a ja przyniosłam akcję książki do Cambridge, do Anglii. Także jest ciekawie. Bo ty mieszkasz w Tak, ja Cambridge. mieszkam w Cambridge. No, piękne miasto, fajne. Tak, jest pięknie, szczególnie w centrum, w samym centrum miasta, tak. No widzisz. No to fajnie, fajnie. No na pewno chętnie też przeczytam też. Będzie mi bardzo miło. No to super. Linki do twojej strony, może do strony wydawnictwa, do twoich książek wrzucimy w notatkach, gdybyście, drodzy słuchacze, chcieli przeczytać, też zapoznać się z książkami. Ja myślę, że to by było wtedy wszystko na dzisiaj. I kiedy ja przeczytam książkę, nagramy, myślę, audycję o twojej książce konkretnie już, ale to w podcaście Dyskusje o książkach. Też może link tutaj umieszczę. A dzisiaj chciałbym bardzo podziękować wam, drodzy słuchacze, że dotrwaliście z nami do końca, bo w zasadzie godzinkę nam zajęła rozmowa. I chciałbym wspomnieć, bo mówiliśmy o tej Ukrainie, chciałem wspomnieć też, że nagrywaliśmy jest 9 kwietnia 2022 roku, jakby ktoś w dalekiej przyszłości tego słuchał. No i oczywiście też bardzo tobie, Basiu, dziękuję za to, że znalazłaś czas. Ja również Ci, Piotrze, dziękuję serdecznie i wszystkim tym, którzy przesłuchają ten nasz długi wywód, również serdecznie dziękuję za odsłuchanie i mam nadzieję, że zachęciłam chociaż trochę do przeczytania moich książek wszystkich słuchaczy. Tak, ja myślę, że tym się zajmiemy w tym kolejnej audycji, Tak. tam gdzie dyskusja o książkach, bo tam konkretnie o książce będziemy mówić, Tak. ale myślę, że tak audycja też pewnie zachęci niektórych. No, mam nadzieję. Także super. Mam nadzieję. Super. Także bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.